Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Moi drodzy, przypominam, zostawcie lajka, komentarz, suba, subskrypcję, wpadnijcie w linki w opisie, jeżeli oczywiście podoba ci się seria, podoba ci się moja osoba, jeżeli mnie nie znasz, no to tutaj będziesz miał okazję się ze mną zapoznać, jeżeli no, wytrzymasz tutaj chwileczkę. My oczywiście kontynuujemy sobie granie w Gothica. Słuchajcie, w poprzednim odcinku wypuściliśmy wilka tutaj, przysłaliśmy, zapłaciliśmy za to 800 golda. To jest strasznie dużo, ale no jest tutaj oficjalnie, powinien być tutaj wilk normalnie, tak o, powinien tutaj szczec nam. Jesteśmy koło przełęczy, tak? Przełęczy w Korinis. I sprawa wygląda tak. Idziemy zobaczyć, co tam u wilka. Ja zatrzymuję nagrywanie i widzimy się, nadupcamy smoka. Dlaczego nadupcamy smoka? Słuchajcie, przyniosłem kurwa arsenał. Dwa spele kastowania, słuchajcie, demona. Jeżeli po dwóch spelach kastowania demona i ulepszyłem sobie, oczywiście mamy nowy łuk, co zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Jeżeli po dwóch spelach kastowania demona plus do tego, o kurde, ja mu nic nie robię, plus do tego nowy łuk, nie uda, no a ja pierchruper, jakie one są twarde gagatki. Nie uda mi się, słuchajcie, pokonać smoka, to nie wiem, czy mi się kiedyś uda pokonać smoka w takim razie. Trzeba próbować, ty, ale nie, strasznie ciężkie, ty, no pomóż, no żeś. Halo! Dajcie expa. Dajcie, trzeba w odpowiednim momencie uderzyć. Nie teraz. Teraz. Zobaczycie, siądzie. Siądzie! Siądzie! Siądło! Siądło? Siadło. Kurwa, siądło. Siądzie, siądło. No, raz na jakiś czas mam takie przeczucie. I z jakiegoś powodu wiem, że to przeczucie mnie. W ogóle, słuchajcie, ja wiem, że ja jestem dziwnym człowiekiem, bo oprócz tego, że nie jestem jakimś turbo chrześcijaninem, plus. Nie chcę, żeby ktoś się obraził, tutaj poszedł urażony. Wiecie, nic nie mam do chrześcijan. Znaczy, mam do jako religię, ale każdy człowiek jest zupełnie osobnym człowiekiem. I tak samo jak spotkałem, słyszy się o wielu kurwa księdzach, to słyszy. Ja na przykład też znam i osobiście poznałem. Oraz widziałem też wielu wspaniałych, dobrych księży. I po prostu najzwyczajniej w świecie dobrych ludzi. Natomiast ja osobiście swoją własną Biblię pociąłem, bo potrzebowałem do czegoś kartki. Więc, no niestety. Takie mam podejście do tego, aczkolwiek wierzę, wiecie, w konekcje, duchy i tak dalej. Jest to związane ze mną, że przeczuwam różne rzeczy, więc raz na jakiś czas mam takie przeczucie, które nigdy mnie nie zawodzi, i to właśnie było to przeczucie. Chciałem wam powiedzieć ciekawostkę. Będę się lepiej trzymać od Plus, tobie. przerzucam się na religię wierzenia To w było bogów oczywiste. nordyckich. Wydaje mi się najbardziej fajne. Trudno Fajne, że być w ogóle tego żyjemy w pewnym. czasach, w których ja sobie kurwa mówię, że sobie przerzucam się Nie na możesz bogów powiedzieć. nordyckich i nikt. No oprócz tego, że ktoś patrzy, wiesz, albo na przykład mówisz, że jesteś Żydem, czy tak kurwa muzułmaninem, to każdy, a spoko. Jakby nic więcej. Albo się dopytują z ciekawości. Fajne, że żyjemy w takich czasach, nie? Takiej w miarę wolności. Pardons? Pardon, słuchaj. Dobrze się czujesz? Hej, wybawco. Kurde, albo mnie tak Jeszcze wzięła, raz słuchajcie. dziękuję. Teraz mogę cały dzień A tak, odpoczywać. Widzę. bo ja mu tego No cóż, kupiłem na mnie już za czas. 800 tego wilka mu wynajmę, Hej, wybaw mi. nie? Tak, bo ja w ogóle patrzyłem na poprzedni odcinek, słuchajcie, poprzedni odcinek, kurwa, ty, ja myślałem, że poprzedni odcinek jest głupie, jak ja mówię mądre rzeczy, w sensie, że ja mówię mądre rzeczy, to znaczy, że głupio wyglądam, miałem takie przeczucie. Że głupie to i że nikt tego nie będzie słuchać, w ogóle kretyńsko to będzie brzmiało, jak będę się starać powiedzieć coś mądrego, będę starał się powiedzieć coś mądrego. Natomiast po poprzednim odcinku zauważyłem, że kurwa, ty, powiedziałem coś mądrego i nawet wyszło chyba z pierwszy raz, więc teraz widzę już, kurde, się odpalam. Odpalam, bo zobaczcie, ile odcinków nagrałem, nigdy właściwie nie rozmawialiśmy na tematy ani polityczne, ani niczego. Może jest warto. Ja wiem, że bardzo, bo to są takie tematy, które zawsze poróżniają ludzi. Ja Sądzę, bardzo nie że lubię, coś jak się. Ja znalazłem. bardzo nie lubię, że się poróżnia ludzi, nie lubię poróżniać ludzi. Ale no to są takie tematy, które, no nie, poróżnią tych. Poróżnią.
z waśniem ludzi, tak? Często. Z waśnią to jest właśnie chyba poróżnić. Może, a może złączyć? Kurde, już nie pamiętam. Zwaśnić. Wydaje mi się, że ten. Dlatego często ludzie omijają te tematy. Ja też lubiłem je omijać, nie ze względu na to, że ja się w jakimkolwiek stopniu boję własnych poglądów, nie. Natomiast takich, że po prostu nie lubię, wiecie, kurwa, gry łączą, nie dzielą. Wiesz, o co chodzi, byczku? O to w tym wszystko chodzi, żeby tutaj, kurwa, nie dzielić ludzi, tylko ich łączyć razem między sobą. Łączyć graczy, tak? Wiecie, żebyśmy mogli tu sobie siedzieć, rozmawiać, ja opowiadam historię, ty się dobrze bawisz, zjesz coś, kurwa, pijesz kawę, herbatę, wszyscy się tu dobrze bawimy. O to chodzi w tym. Każdy ma dobry humor i jest fantastycznie. A nie, żebyśmy się, kurwa, kłócili o jakieś, wiecie, rzeczy. No. W ogóle to... W ten sposób przestanę, ale tego chciałem powiedzieć, że w ogóle to ciężko jest przestawić na przykład dwóch różnych poglądów, jak masz na przykład komunistę i kapitalistę, to bardzo ciężko jest w jakikolwiek sposób nawet porozmawiać z tymi ludźmi, bo mam własne inne zupełnie rzeczywistości. Sorry, że ja tak gadam, ale tak mi się tylko wziąłem. Znalazłem ci najemnika. Nie miałem u siebie jeszcze nigdy kogoś takiego. Nawet jeżeli twoje... Mam nadzieję, że to się uda. Twoje argumenty, jak na przykład kapitalista albo komunista, sądzę, tak? Że ci się przyda. Będą dla mnie... Oj, no trochę mniej dałeś, ale... Wszystko będzie dobrze. Że ja będę komunistą i powiem wam... Ale chyba sobie poradzi. Powiem wam, słuchajcie, jakieś argumenty, to dla was będą one brzmieć bardzo idiotyczne, a dla mnie będzie to brzmieć... A dla mnie będzie to brzmieć zajebiście i tak samo na odwrót. Będzie zajebiście, a dla mnie idiotyczny, więc dlatego często dwie osoby o dwóch skrajnych poglądach nigdy się nie dogadają. Nie ze względu na to, że są głupi, tylko że żyją w zupełnie innej rzeczywistości. Próbuj się tu dogadać z Chinolem, że... A z Chinol to w ogóle źle brzmi, nie? Chinol to moja matka tak mówi na sklepy. Jakieś takie, wiecie, z różnymi takimi... Takie sklepy, że wchodzisz, mówisz tak, plastelinę. Dobra, dzięki. Nie wiem, ping-ponga piłkę i mają. Że takie, chuj wie po co te sklepy wszystko mają. To Chino. Nawet lubię tą nazwę, ale nazwa jaką na człowieka to trochę rasistowskie mi się wydaje. Chino, jak to brzmi w ogóle. Dobra, ja spadam teraz do Korinis i idę tutaj przeprawę, idę zrobić przeprawę i widzimy się, słuchajcie, przy smoku. Tym razem musi nam się, widzowie, udać. Tym razem nie ma, nie przyjmujemy porażki. Podprogowo będę brał im mózgi. Widzowie, tego, jesteśmy, znaczy się przy tego. Przy, tutaj mamy łowców smoków. Jesteśmy na ma... tego. Tu co to się kurwa stało, że się odciczyło. Tego, tu jesteśmy. I pogadamy sobie z smokami. Moczy korzeń, to jest chyba jakieś... Z łowcami smoków, kurwa, ze smokami sobie będziemy rozmawiać. Będziemy, ale później. Idziemy tutaj, mam łowców smoków, to sobie pogadamy. To odczytałem, odpauzowałem odcinek. Witam serdecznie, Gestat. To nie są... Kurwa, ty, a my żeśmy tego smoka zabili już. Nie. Kurwa, już nie wiem, którego smoka nie zabiłem. Poczekajcie, widzowie. Bo ja nie wiem, czy ja w dobrym miejscu jestem. Nie, no to widzowie musi być tutaj. Nie ma innej możliwości. Smok z bagna zabity. Smok lodowy nie dało się zabić. I smok ogniowy zabity. I tutaj jest smok tego, a innych dwóch nie mam na mapie zaznaczonych, bo to chyba później się dowiemy, albo po prostu jeszcze nie powinienem tego wiedzieć. No ale o tych dwóch smokach wiem z mapy internetowej. Dobra, czy jest go dobrze? Nie wiem, kurwa, czemu ja ich wcześniej nie spotkałem. Gestat. Może bo za... A, zadupcałem tutaj na podce. Może jak pewnie leci? W ogóle nie zwróciłem przyjście uwagi. Tutaj jest prawdziwym aktem odwagi. Pewnie się zgubiłeś, co? Chyba ty, wiesz. Co tutaj robisz? Zarabiam. W takim miejscu? Jestem myśliwym. Specjalizuję się w trudnych zadaniach. Fajny pancerz. Ogniste jaszczury, pełzacze, zębacze. Jednym słowem wszystko, na co nikt dobra, inny nie zechciał. Dobra, to robimy kolabo. Co ty na to? Niezła zbroja. Tak, ciężko coś takiego dostać. Jest zrobiona z pancerza pełzacza. Zrobił ją dla mnie pewien człowiek imieniem Wilk. Robił wtedy byłem więźniem w kolonii. Dałem mu kilka łusek pełzacza, a parę dni później zbroja była już gotowa. Facet jest w porządku. To była zbroja na tego, na ostateczną tego.
na ostateczną gdzie bitwę. Gdzie teraz przebywa Wilk? Nie widziałem go od czasu, kiedy był najemnikiem w kolonii. Przypuszczam, że wciąż obraca się w tym samym towarzystwie. Pomozes? Jest tu coś wartego zobaczenia? Trochę ognistych jaszczurów, orków i cholera wie czego jeszcze. Nie byłem jeszcze na wyżynach. Nie radzę jednak próbować. Stworzenia, które żyją tam na górze, nie wyglądają zbyt przyjaźnie. Potkaj, lecimy. Spokojnie, sobie poradzę, tylko tutaj myślałem, że my tego... Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Czemu nie? I to... O! A nie mam. Aby a mam. Zębaczowi jego róg, potrzebuję... Ale... Potra... Ile mam? Zero pewnie, nie? Jeden miałem, tak. Dobra, ale... Poczekajcie, gdzie to jest na mapy? Warto sobie zapamiętać. Tutaj. Na skrzyżowaniu, okej. Okay. Gorn. O nie, Gorn. A więc tutaj się schowałeś. Tylko nie on. Ty też nie dasz się tak łatwo zabić, co? Znalazłeś coś ciekawego? Ciągle szukam. Myślę, że coś dzieje się w starych ruinach. Chcę sobie zobaczyć odcinek Gotika 1 światła i na moim kanale i on się nazywa Gorn. Czyli po prostu nie wiesz kim jest Gorn. Myślisz, że to sprawka smoka? Jeden odcinek bardzo wystarczy, możliwe. Żeby poznać kurwa tą postać tej gry. Jest lepiej strzeżony niż królewski skarbiec. A koniec końców to jedyna droga do fortecy. Jakby mało było samych smoków, kręci się tam mnóstwo innego plugastwa. O, o czym mówisz? Nie przyjrzałem im się jeszcze dokładniej, ale czymkolwiek są. Aha. Chodzą wyprostowane i mają łuskowatą skórę. Skaczą po skałach jak stado zębaczy w pościgu za ofiarą. Słyszałem parę razy, jak węszyły nie po okolicy. Nie w tym myślę, odcinku. Że zajęły całą wyżynę. Dobra, te czerwone te, tak? A co z orkami? Obserwuję jaszczurę, ich od dłuższego czasu. Człowiek. Za tą palisadą jaszczurę, musi człowiek. Się kryć coś ważnego. Myślę, że trzymają tam swoje główne siły. Myślisz, że jest ich tam jeszcze więcej niż tutaj? Zimne. Nie zdziwiłbym się, gdyby kurwa, pewnego za ciepło, dnia za zimno, przewrócili ja tę swoją palisadę zasec, i zalali się. Nas jak powódź. Elegancko podoba jest mi się nadwozy, ale w domu gdyby jest za chłodno. Gdyby rzeczywiście ruszyli do ataku, będę musiał ostrzec Lee. On i tak chce się wynieść z tej wyspy, a w obecnej sytuacji to chyba niezły pomysł. Gorn. Jak tyś... Dobra, nie, nie chcę. Pomożesz mi dostać się do fortecy? O, no nie gadaj. Sam nie wiem. Proszę, się spuścić orków Gorn, z oka, choćby na jesteś najchujowszym kompanem, który mógł iść. Wolałbym może, iść, kurwa... ale nigdy sobie nie wybaczę, gdybym nie zdążył ostrzec pozostałych. Chociaż z drugiej strony... A co mi tam? W końcu po co tu jestem? W porządku. Dobra, Gorn jest, słuchajcie, najgorszym ze wszystkich kompanów. Zresztą i ja tak chciałem się lepiej przyjrzeć tym dziwnym. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie daj napisali... Znać, kiedy będziesz gotowy. Ja mam wrażenie, słuchajcie, że oni specjalnie napisali Gorna, żeby on był, kurczę, niespełna rozumu, nie? W tej gierce, naprawdę, tak mu kodzik napisać, żeby się bugował, wchodził w ściany, kurwa, skakał, nie zabijał, zabijał sam siebie. No ja mam wrażenie, że twórcy gry postanowili, że tak właśnie zrobią Gorna, więc naprawdę wolałbym kogokolwiek. Hey, tylko nie Gorna, ale jeżeli dzięki temu dostanę przecież kilka tysięcy expa za Friko, a ty już widzę idziesz, kurwa, beze mnie, wyjebane, tak? Okej. Okay. Dobra, ty załatwisz za mną robotę, za mnie. A coś tam bije powoli, a nie, co to on? A nie, no ja chyba. Nie bij Gorna. Sorry, Gorn. Dobra, spotujesz się i będzie git. Dostałem expa? Nie wiem, czy dostałem expa za nich. Mam już 105... Nie, to jest... Ty, to jest mi... Nie, to jest 103 tysiące. Znaczy milion. 19 poziom, ty, to nieźle jest. Idziemy Gorn? Ty widzę, musisz prowadzić, tak? Chwila. Nic ci nie daje. Żebym w Gorna nie pakował strzałów, no. Patrzcie, ty, trochę bije powoli, nie? Się? Kurde, ty, prawie... Ty, sam go załatwiłem, normalnie solo. Prawie. No nie tylko w ostatnim tymi. Dobra, to jakbym ja wiedział, że ja tu Gorna mam. To chłopie, a więc tu na chillku totalnym. Tylko, no, z tym nie wiem, czy mi ze smokiem pomożesz. Jak mi Gorn pomoże ze smokiem, to będzie miodzio. To w sensie... Ja nie wiem, jakich kurczę... Ominąłem ich, bo w ogóle z nim nie gadałem, dlatego, że ja, słuchajcie... Tego, nie?
potka i lecimy, żeby tam, żeby fastem się dostać do zamku, do odcinka, żeby nagrać. No musimy, w dzisiejszym odcinku, kurde, bo jest trzeci odcinek, podchodzę do tych smoków tak naprawdę. Nie potrafię ich zabić i te odcinki są takie, że ja nawet nie wiem, kiedy ja mam nazwać odcinek, powiedz mi, kiedy ja mam nazwać odcinek walka ze smokami. Wcześniej, teraz, kiedy my walczymy ze smokami? Teraz, w końcu, wtedy walczyliśmy, kurwa. Tam nie wiem, nie? Ty, dobra, z tym łukiem. Ojeju. Jakbym chłopie, ja miał wcześniej taki łuk. To by się. To by było piękne, piękne życie. Ale nie miałem niestety. Fajnie jest ten łuk. A co, to 80 wali tylko w teorii. Ale jest siekiera. Uuu, dużo was tu. A Gornisz się pewnie zgubił. Dobra. O kurwa. Dobra, słuchaj, Gorn. Pomocy. No z dwoma sobie nie poradzę chyba. Gorn! Gorn! Gdzie jest Gorn? Ty. Poważnie, gdzie jest Gorn? No, Gorn. Oczywiście, że to jest właśnie Gorn. To jest Gorn z postaci. To jest Gorn z Gothica 2, tak. To jest Gorn z Gothica 2. On jest kurwa w kamieniu zbugowany, rozumiesz? Był. No nie wytrzymie, kurde. No nie wytrzymie z tym chłopem. Gorn! Gdzie ty jesteś, kurwa? Czy ty już się cofłeś do obozu? Nie wytrzymie. Gdzie jest Gorn? Gorn! Pytanie, czy jak ja to zapisałem, to on tu będzie. Się tu zrespi? Muszę od początku. Jest tam, biegnie, kurwa, za nim, za Gornem. Widzę jego czubek głowy. Gorn, jaki nagrzany, ty. Poczekaj, Gorn. Lepsze jest to, że on jakoś pewnie zrespił na końcu. Gdzieś na fortecy. I kurwa, całą se drogę sam bym musiał czyścić, tak naprawdę. O, zajebiście, że se umrę. Dobra, z dwoma. Nie chcę wyjść, bo to takie mało czytelne jest. Czytaj. Dobra, jeszcze raz. Dobrze, że mam taki zapis, gdzie on się respi od razu i widzę mu chociaż głowę, nie? Wiem, gdzie mam podążać, że mam podążać za kompanem przynajmniej. Tu jest sprawa kłopotliwa. Wydaje mi się, że jak sfokusuję jednego, to mam szansę. Nie, bo one jakieś. Nie wiem, a tym jakoś mniej HP zadaje jakby. Kurde. Nie rozumiem trochę. Jakbym kurczę powera stracił. Dobra, to mieczem się będziemy bronić. Trochę mu pomożemy, że. Czy gość się nie wyjebał zaraz, bo Gorn już nie ma HP, widzicie widzowie. Gorn jest, wiecie jak jest to z Gornem czasem. On zaraz się wypierdoli. Chodź tu. No nie bij Gorna przecież. Dobra, ale weź se spotuj się. Gorn, spotuj się. Gorn! Ojojoj, boję się zrobić ten zapis. Ale więc walniemy sobie tutaj. Wolę nie nadpisywać, bo widzimy, Gorn woli bez potek bić się z czterema kurczę jaszczura człekami. Nie no, zemy. No i zajebiście jest. Wiedziałem, że tak to się skończy. Ja byłem, słuchajcie, tak bardzo przekonany, że to się właśnie tak skończy. Ja sobie nie zdaję się sprawy, jak bardzo byłem przekonany, że tak to się skończy. Koniec przygody z Gornem. No nie wiem, to elo, trzymaj się. Miło było poznać. Dobra. My w takim razie, słuchajcie, osiągniemy nasz cel troszeczkę inaczej niż zrobił to Gorn. To znaczy, idziemy Gorna jeszcze okraść fastem. Szybko! Dobra, już nie mam czasu. Lecimy, słuchajcie, poteczkę i lecimy. No nic, no nie dało się widzowi uratować Gorna. Był tuik. Chyba, że mam jeszcze jeden plan. Kurde, dobra, wiecie co? Wiecie co zrobimy? Ja wczytam tutaj i przyzwę A nie, no będę demona przyzywał do Gorna, żeby przeżył. Też wolę demona na smoka wysłać, bo Gorn pewnie będzie i tak tragiczny. Na tego smoka.
Tak, to wolę demona tam zmarnować. Nie uratuję życie przyjacielowi. I mu w oko. Dobra, w ogóle ja nie wiedziałem, że tędy trzeba przejść na tej, jak tu byliśmy wcześniej, nie? I dygałem i szukałem miejsca, kurczę, w środku. Myślałem, że będzie jakieś wejście za na przykład ścianami tutaj tego. Będzie ukryte wejście, wiesz co chodzi? Ukryte wejście za tym. Ta... O, znowu zwój się respi. Raz na jakiś czas te rzeczy się respią. I na przykład jak tego, jak idę do tych samych handlarzy, to oni mają te same rzeczy raz na jakiś czas. Czasem jest tak, że w ogóle im się respią od nowa, nie? Tak o. Że wystarczy, że opuszczę i kliknę od nowa i znowu i się respią, ale czasem jest właśnie, że trzeba jednak troszeczkę poczekać, troszeczkę... No trochę trzeba poczekać. O, wziąłem chyba pełne życia. To była ważna miksturka, no ale dobra, na trójce zapiszemy, żeby też nie nadpisywać. Walony jest na dziurę smok, normalnie zaraz. Za już tu w prawo jest smok już gościu, już się nie cierpi się. Jeszcze walniemy jaszczurę człowieka na dziurę. Powinien sobie poradzić, prawda? No nie, a tamten, zobacz, ten mnie nie sprawi... Nie, bije coś tam. Taka po prostu... O! Dobra. O, i level. Ty, za level chyba dostałem żyćko. No. Mam 10 punktów nauki, nauczymy się obrabiać coś tam. Tylko no, musimy sobie wypić poteczkę, weźmiemy tą jedną potkę sobie zostawimy. I teraz tak, my z tym smokiem gadaliśmy, czy nie? Czy my z tym smokiem gadaliśmy? Na poprzednich odcinkach. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć niestety, czy my z tym smokiem gadaliśmy. Wydaje mi się, słuchajcie, że było gadane z tym smokiem. A umówmy się, słuchajcie, nie mamy tutaj za wiele przewag. Mamy jedną rzecz lepiej, słuchajcie, jedną przewagę odnośnie tego smoka. To się nazywa, słuchajcie, element zaskoczenia. Ja zamierzam tą samą jedną przewagę, kurwa, wykorzystać. Więc, teraz bardzo ważne. Kastowanie. I teraz tak, dwa razy smok. Od razu goblina później możemy walić na dziurę. A czekajcie, bo ja mam tu poprzypisywane te wszystkie rzeczy. Demon, goblin. Tu możemy mu tym pierdolnąć jeszcze, tym możemy mu jebnąć. Jeszcze deszcz ognia. Gdzieś tu kupiłem deszcz ognia, ale widzę nie ma. Halo? Właśnie nigdy w takiej sytuacji, słuchajcie widzowie, nie wiem czy wy mnie słyszycie. Ja nie wiem co się w takich momentach dzieje. I czy mnie widać na odcinku, czy mnie słychać na odcinku, czy jest lag całego odcinka. Nigdy nie wiem, wiem, że raz na jakiś czas taki lag się dzieje z jakiegoś powodu. Więc... Nie wiem widzowie, czy wy mnie słyszeliście. Raz na jakiś czas jest taki lag i ja w takich momentach nie wiem, czy wy mnie słyszycie. Jeżeli tak, to słyszeliście co mówię, jeżeli nie, to mówię do siebie coś. W końcu się tak nauczę, że nigdy nie będę ziewać, naprawdę. Element zaskoczenia, jeden demon, kurwa, no na niego. Dwa demony, proszę nie bijcie się między sobą, bo... Piękny dzień, piękna pogoda. No nic. Okej, czyli demon jeden będzie w takim razie. To nie było ziewanie. Kurde, ja się świetnie bawię na tych odcinkach, ja nie rozumiem tego. Nie wiem, jakiś organizm mój spierdolony nam straszny. Szkodzenie złu, no dobra, no ja myślę, że nic mu wtedy i tak nie zrobimy, ale... Dobra, takie coś walę, tutaj sobie potę usikuję pod tabas, żeby szybko mieć potę. Zaraz koło potki z eliksirem życia. Rozciąganko. O tutaj tak, fastem.
głowa, nadgarstki, lecimy. Dobra, to jest, it's a final countdown. Dobra, dobra, chuj, nie gadamy z nim. Demon, demon! I myk! I myk! Mam nadzieję, że nie zaczną się bić między sobą. I teraz tak, teraz tak, teraz tak. Chuj ze szkieletem, chuj ze szkieletem. Wypędzenie zła. I myk! Święta strzała. Myk! Myk! Kompletnie nic mu nie robię, pozdro. Miecza! Miecza! Ja mu nic nie robię! Kurwa, ja mu nic nie robię. Widzowie, ja mu nic nie robię. Jakieś pomysły czytałem na internecie, ale nie wiem, jak on się teraz nazywa. Pedrakan. Pedrakan? Pedrakan. Patrzcie, no ja mu nic nie robię z miecza, ty. Jak to jest możliwe? Nawet jak mu coś zrobię, to mu się życie cofa. Nie wiem, idę poczytać na internecie, no ja nie odpuszczę. Dzisiaj ten odcinek będzie trwał 2 godziny. Nie odpuszczę. W tym odcinku zabijamy Pedrakana. Nie obchodzi mnie to, czy będę grał kurwa cały dzień, czy gram do jutra i zmarnuję sobie całe życie. Nie obchodzi mnie to. Rok będę to przechodził. Pedrakan padnie w tym odcinku. Choćby ten odcinek trwał 24 godziny. Widzowie, przyszedł czas na taktykę numer 2. Jak nie poskutkowały demony, poskutkuje strach na smoku, widzowie. Tak jest, tak przeczytałem, że jest kastowanie czegoś takiego jak strach jest giga OP. Ja mam coś takiego jak strach, nawet mam tutaj, ale tego chyba nie mogę użyć, nie? Nie mam kręgu trzeciego, więc, ale mam coś takiego i to podobne z giga OP. Ale to jest czas trwania 5 sekund w sumie, no nie wiem. Tak pisali, zobaczymy ty. Pyk, kastowanko, lecimy. Nie no, zostaw mnie. Co to odpierdalasz, ty? Uśmiech. I myk, walimy chłopa. Dobra, no nie wychodzi, chyba że dwa razy trzeba skastować. W sensie, skastowałem i wiecie. Nie pykło, bo za krótko to trwa. Pyk. No nie, w takim razie niestety obawiam się, ale... Chłop, co pokazywał na YouTube, niestety strach nie działa, widzowie. A patrzcie, ja mu coś robię, tylko jak to zrobić? Dobra, taktyka 2 ze strachem nie działa. Idę szukać innej taktyki. Dobra, widzowie. Patrzcie. To jest czarna ruda. Tej czarnej rudy prawdopodobnie sprzedałem kilka stabek, znając mnie, znaczy kilka tych. Natomiast ona jest bardzo ciekawa w działaniu, zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Pisze tu działanie nieznane, natomiast zauważyłem, że kiedy ją klikniemy, staje się coś takiego. A kiedy staje się coś takiego, my jesteśmy szybcy, ale świat jest wolny. Więc my skipujemy, co on ma do powiedzenia, mamy to w dupie. Kończymy. I on jest giga wolny, a my mu fast ataki. Tylko... Kurde, no nie mów, że nie wyjdzie. Taki... Nie no, spłonąłem? Ale plan jest, słuchajcie, widzowie, jest kurwa genialny plan. Musicie mi przyznać. Plan jest 10 na 10. Do tego wrzucamy, słuchajcie. Do tego wrzucamy fast kastowany demon. Dwa razy, kurwa, dwa razy demon na wynos. I walimy czarną rudę. Jest miodzio. Mówię wam, to jak to się nie uda, widzowie, to ja nie wiem, czy coś się może udać, jeżeli to się nie uda, naprawdę.
To się musi udać. Nie ma takiej możliwości. Patrzcie. Bierzemy czarna ruda i lecimy, żeby on nie zmarnował czasu na gadanie z nami, nie? Tylko żeby go, dobrego gościa walić. Pedrakana, trzeba. Fastem. Pyk, 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 pyk. Walimy, Nie, nie przejmujemy się. Walimy, Pedrakana fastem. Dawaj, Zadawaj obrażenia jakieś, Bezi. Jakikolwiek damage. Mucisz damage, jakikolwiek. Gdzie jest mój damage? Co się dzieje? Dlaczego ja nie zadaję mu damage'u? No kurwa! Nie rozumiem tego. No nic mu teraz nie robię. Zestrałbym się, ale nic mu nie robię. Ktoś mi powie dlaczego? Ja muszę z nim pogadać, żeby mu robić damage? Kurwa, chyba tak, ty. Może tak być, widzowie, że ja muszę z nim pogadać, żeby mu robić damage. Znaczy, wcześniej chyba tak z smokami nie było. Pokaż. Nie tak szybko. Ja spytałem. Nazywam się... Tak. Czerpiemy naszą... Tak, wiem, z żywiołów. Na pewno gadaliśmy. Mój pan, nie pierwszy. Mów. Dobra, nie zesraj się. Cawę. Koks 2. Okej. No to czy ja mu po prostu chyba... Dobra, zobaczymy moją teorię. Ale się zesam ze śmiechu, jak się okaże, że... To przez to, że nie gadałem wcześniej. Jeden demon. Nie wierzę, naprawdę kurwa nie wierzę. Nie wierzę. Nie, i tak jest ciężki, straszny. Ale coś tam mu robimy. Jakie walki z bossem. Nie, widzowie, ja mu nie zadawałem damage'u, bo ja z nim nie pogadałem, rozumiesz to? Tylko mu kurwa za skrońca takiego, wiesz co, dziś ze skoczeniem uwalłem, ty. Ale nie, kurwa, co to jest za skroniec, ty? Co to jest za skroniec? Jakiś ryba chyba. Ty, ja myślę, że my w takim wypadku mamy giga szansę. I mamy przecież, ja mam przecież różne te... Na przykład, nie tworzenie. Ty! No nie gadaj, on zarapadnie! Szybko! Tylko nie mamy dwóch speli na dwa demony. I to jest kurwa najgorsze. Tak! Na... Musi... Rozumiecie, że ja przez cały czas biłem się z chłopem, nie zadając mu zero damage'u, tylko dlatego, że z nim nie pogadałem. Ty to kurwa rozumiesz? Ty ja bym jeszcze naprawdę kurwa w takim wypadku, ja to sejwuję, nie? Ale naprawdę się chyba jeszcze postaram przejść to bez demonów, nie? I walnąć sobie czarną rudę i mu fast atakami. Coś takiego, żeby sobie te demony na koniec zostawić na innego smoka. Albo... No dobra. To ja, zaraz się widzimy, widzowie. Ja pierchuper, ale to już za mną przynajmniej, zajebiście. Dobra, widzowie, próbowałem troszeczkę zagrać to inaczej, ale powiem wam, że bardzo ciężko, że te dwa demony to jest jednak coś potrzebnego. Może jeszcze by się dało, ale jeżeli wyszło, to słuchajcie, dlaczego ja chcę kombinować, bo to jest też bardzo ważne. Ja, słuchajcie, chcę kombinować z tego względu, że najzwyczajniej w świecie ten demon padł teraz. Ja później z następnym smokiem będę miał potwornie ciężko i znowu będę, słuchajcie, coś przechodzić 10 kurczę lat. Dlatego słuchajcie, bardzo dbam o to, żeby jednak mieć zawsze przy sobie coś, jakieś takie magiczne spele kozackie. Tu jest, widzę, sporo rzeczy w swoją drogę do zebrania. Przez chwilę miałem wrażenie, że tu przyleciał jakiś smok, bo taki cień się rzucił. Ja się kurde mat zrobił, zabiliśmy brata czy coś tam, nie? Dobra, wygląda na to, że ze wszystkich rzeczy to koniec.
Można zobaczyć, jakie łupy tutaj zebraliśmy, oprócz złotych naczyń i tak dalej. To najważniejsze dla nas jest, słuchajcie, mieszki. 250 golda tu jest. I 250 plus 75, 325 golda. Co jest za runa? Nie wiadomo, to może... O, właśnie ty, może z tej runy mogę zrobić runę jakby. Takiego. Nie wiem. Teraz trzeba, słuchajcie, połączyć serca i zabić kolejnego smoka. Ale idziemy jeszcze do tego. Ja się czuję, kurwa, takim zwycięzcą w dzisiejszym odcinku, widzowie. Dobra, jest miodzio. No, powiem wam szczerze, że lodowy to jest... Lodowy to jest chyba impossible do zrobienia. Tak, wydaje mi się, że tą właśnie nieoznakowaną runę tu wkładam. Mistrz szybkości... Zręczności? Za mało składników. A mamy dwie goblinie jagody, tylko nie mamy tego strzału. Tego też nie mogę zrobić. Ale chciałbym tutaj naładować oko i nosa. Zostało nam 3 smoki jeszcze. Także to jest dużo smoków. 3 smoki jeszcze. Prawdopodobnie chyba 3 smoki. Na pewno 2 smoki jeszcze. Na mapie mam zaznaczonego teraz ostatniego lodowego smoka. I po lodowym, słuchajcie, smoku słyszę o tym po raz pierwszy. Przyjdzie czas na no inne smoki. A te one się chyba pojawią wtedy i to będzie, kurwa, smog jakiejś nieśmiertelności czy coś takiego. Jakieś chore gówno się zaraz w kolejnych odcinkach będzie działo. Mówię wam, no nie wiem, zesram się, ale ciężko jest, strasznie jest ciężko, no gdzie? Patrzcie, ty, na zręczność 8, jak ci ludzie to robią? Ty, ja nie wiem, co ja powinienem, czy ja powinienem biegać i zabijać moby w Korinis, żeby powbijać se level, czy ja powinienem farmić przez 3 godziny i wbijać poziom? Kurde, nie wiem. Ja nawet nie wiem, po co ja tu przyszedłem do końca. Po co ja tu przyszedłem? Kimnąć się, naładować oko i nosa. A. No i dobra, no to tu widzowie będziemy kończyć. Chyba, że oni mają coś ciekawego po tym, jak się tam wbił tego. Ej, ty. Zabiłem kolejnego smoka, ale... O, smoczą krew na niego. Dobra, muszę mu dać chyba, co? Nie wiem, po co mu to. Nie masz nic. Zbroję też na słabą. Ty masz jakieś miecze, ale to my nie chcemy. Jeszcze nie wiem, czy możemy z tym, z tutaj szefem tu porozmawiać. Ten szef jest tu, ja sobie porobię kowalstwo, posprzedaję rzeczy. Prawdopodobnie znowu będę szukał przez najbliższe 2 godziny run. Znowu się cofnę, prawdopodobnie trzeci raz czy czwarty do Korinis. Po nie runy, tylko po zwoje. Ogólnie masakra. Pogadajmy sobie z Orikiem. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Wydaje mi się, że nie dotarłem jeszcze do wszystkich smoków. Może coś uszło mojej uwadze. Na zachód stąd rozciąga się wielka połać pokrytych lodem pustkowi. Nie z... Jak... Orków. Coś... Ach... Okej, okay, dobra. Dobra, gadamy sobie z Garondem, że coś tam tutaj expa dostaje. O, proszę! 1000? A co? To dużo. Na południu już nie żyje. Ognisty smok z wulkanu na południu już nie żyje. A to ja mu nie mówiłem tego? To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Dzięki. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Tak, on pewnie tak pyta, bo zaraz właśnie na smoki zaatakują. Jak ja skończę ostatniego, czwartego smoka, to pewnie przylecą dwa następne i ich zaatakują. Coś takiego pewnie będzie. Dobra, widzowie, widzimy się jutro. Mamy to wreszcie. Sposobem na ubicie tego smoka jest jeden najważniejszy sposób. To znaczy najpierw z nim porozmawiaj. Widzimy się jutro. Wpadnijcie Instagram, Twitch, Twitter. Mój drugi kanał, zobaczcie sobie Rewinda. Zostawcie lajka, komentarz, suba, dzwonek. Miłego dnia. Oraz miłej drogi. Drogi też, jak gdzieś jedziesz, kurwa, albo prowadzisz auto właśnie.
Nie pójdę ten. Oczy, oczy nie, na je... Ktoś ogląda, kurwa, jadąc autem jakiś odcinek z gry? No może ktoś słuchać na przykład i tak delikatnie czasem zerknąć w sumie. Słyszałem coś innego. A więc to nie patrz tak, wiesz, co chodzi. Oczy na drogę, oczy na drogę. Do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.